Witam w kolejnym filmie. Bardzo wielu facetów uważa, że jak kobieta jest piękna, atrakcyjna, to jest cecha wielce unikatowa, że takiej kobiecie należy się hołd. To jeśli ty umniejszasz własnym wartościom, żeby taką kobietę zdobyć. I dzisiejszy film będzie na taki temat, czy jest tak naprawdę obiektywnie i czy faktycznie piękne kobiety są takim rzadkim zjawiskiem, jak się powszechnie uważa. Jestem tutaj od ponad godziny. Zanim doniosłem kamerę, już w przeciągu pół godziny zauważyłem co najmniej 15 fajnych dziewczyn, które przechodziły na deptaku, w samochodach. No i widzisz, dużo facetów z mniejszych miejscowości myśli, że jak dziewczyna jest fajna, no to ma jakieś super wielkie branie i może w dużym mieście, w małym mieście ma. Natomiast często tych kobiet jest tak dużo, tym bardziej w dużych miastach, że one i tak w większości sobie nie mogą znaleźć facetów. I ty niepotrzebnie gloryfikujesz kobiety za wygląd, za to, że są super atrakcyjne. Co lepsze, wydaje tobie się, że to jest jakaś naprawdę wyjątkowa cecha, że ona jest taka piękna. Uroda kobiet jest zjawiskiem powszechnym. Jest mnóstwo kobiet, które mają piękne oczy, piękną buzię, piękne pośladki. Natomiast nie ma też się tym, co tak zachwycać. No bo jeśli dziewczyna w środku jest pusta, albo mało inteligentna, albo nie jest wrażliwą kobietą, tylko chłodną, zimną, tak naprawdę suką, no to co ci z tej urody? Co ci z tej urody, skoro tak naprawdę nie możesz korzystać z tych atutów, jeśli to też nie jest powiązane z charakterem i z osobowością dziewczyny? Większość facetów sobie właśnie z tego sprawy nie zdaje i wydaje mi się, że jak dziewczyna jest super atrakcyjna, to oczywiście to jest zjawisko super rzadkie. Jak jesteś z małej wsi, miejscowości, pojedź sobie do Wrocławia, do Warszawy, przejdź się w taki dzień jak dzisiaj po mieście i zobaczysz, czy jest mało pięknych kobiet. Okaże się, że setki kobiet przechodzą koło ciebie, tylko tobie brakuje jaj, żeby zagadać, żeby podejść, żeby umówić się z dziewczyną. I to jest właśnie problem taki, że sam sobie tworzysz wymówki, że kobiety atrakcyjne to jest super rzadkie zjawisko i że one też mają nie wiadomo jakie wymagania i ty musisz być nie wiadomo jak fajny, żeby takiej kobiecie sprostać. W praktyce to wygląda tak, że często fajna dziewczyna jest w stanie się związać z facetem, który wygląda nieco gorzej od niej, dlatego że ma fajną osobowość, fajną charyzmę i taka dziewczyna też ma przy nim fajne życie, fajne doświadczenia i oczywiście jest w stanie się w nim zakochać. Także powinieneś dokładnie przeanalizować, w jakim ty świecie żyjesz i jakie ty sobie bajki wmawiasz, bo często to kształtuje twoje podejście, zachowanie, sposób prowadzenia relacji. Przykładowo poznałeś piękną kobietę i teraz nie chcesz jej stracić. Wczoraj miałem konsultację, facet wręcz jeździł do dziewczyny pod okno, błagać, żeby do niego wróciła. Oczywiście kobieta stwierdziła, że jest świrem i zaczęła dzwonić po policję. Więc widzisz, takich rzeczy nie powinieneś robić. Jak masz inne przekonania, że pięknych kobiet jest wiele, że ty jesteś w stanie je zdobyć, to nie robisz takich rzeczy i właściwie też się tak nie spinasz przy podejściach, no bo masz jakby cały czas kolejną szansę. Jak nie ta, to inna. I takie podejście daje ci niesamowite poczucie luzu, swobody w stosunku, jeśli chodzi o zagadywanie do kobiet. Także pomyśl o tym w ten sposób. Piękne kobiety to nie jest rzadkie zjawisko. Tych kobiet jest mnóstwo, tysiące, setki tysięcy w Polsce, kobiet w wieku rozrodczym, które szukają faceta. Tylko problem jest z tym, jak ty je traktujesz i jakie ty masz przekonania na ich temat. Bo gdybyś miał przekonania takie, że piękna kobieta jest po prostu człowiekiem, można do niej podejść, pogadać, to byś to robił i też byś miał zupełnie inne efekty. Dlatego warto się nad tym skupić, a nie tworzyć sobie jakieś tutaj wyimaginowane historie w głowie. Co jeszcze chciałem ci powiedzieć, co jeszcze chciałem ci przekazać? Wygląd kobiety tak naprawdę na dłuższą metę w relacji nie będzie nic znaczył, jeśli ona nie ma w sobie jakiejś wartości odnośnie cech charakteru intelektualnej. No po co ci pustak i dziewczyna, z którą nawet nie możesz porozmawiać, nie możesz ją zabrać do znajomych, bo ona będzie siedziała cicho w towarzystwie, nic się nie będzie odzywać, nie będzie wesoła, cały czas będzie rzucała jakieś tutaj teksty, że ona chce wracać i jest sfochowana. No po co ci taka kobieta? Ona tylko będzie psuła atmosferę i co z tego, że będzie fajna, co z tego, że jest atrakcyjna, skoro to się wszystko nudzi, tak? I to jest kolejny mit, który faceci mają na temat pięknych kobiet, że jak się ją pozna i ona jest taka piękna, to ona już zawsze będzie taka piękna dla ciebie i to się nie znudzi. Otóż nasz układ nerwowy bardzo szybko się przyzwyczaja. Jeśli ty poznasz piękną dziewczynę, to jeśli spędzasz z nią dużo czasu, sypiasz, ona zmywa codziennie makijaż, zmienia ubrania, tyje, przebiera się, ma coraz więcej lat, ona po prostu też się zmienia, jej uroda przemija, a poza tym ty tak naprawdę też się do niej przyzwyczajasz, więc ta sama kobieta, którą poznałeś kiedyś, wcale nie musi być tak piękna dla ciebie teraz, po tych wszystkich perypetiach. Dlatego nie patrz tylko i wyłącznie na wygląd,
ale olewaj kobiety za ich zły charakter, za niemiłe zachowanie, za to, że nie potrafią być fajne w rozmowie, tylko wredne, spochowane. I dzięki temu będziesz robił selekcję i będziesz poznawał nie tylko piękne dziewczyny, ale też dziewczyny wartościowe, które cię szanują, które mają poukładane w głowie, potrafią porozmawiać. No bo powiedz mi, po co ty masz podchodzić na ulicy do kobiety, która nawet nie potrafi z tobą porozmawiać, która w ogóle jest wycofana z życia społecznego, zamknięta, jak z tobą rozmawia, to się cała trzęsie. Po co ci taka kobieta? Co myślisz, że jak się z nią prześpisz, to ona się zmieni i nagle stanie się otwarta? Skoro jest introwertyczką i taka była przez całe życie, to nawet nie chodzi o introwertyzm, ale o zjebany sposób bycia, to raczej się nie zmieni. Także pomyśl o tym w ten sposób. Jak się podoba, zostaw łapeczkę do góry. I oczywiście do czwartku wszystkie moje materiały najlepsze, ponad 80% taniej. Wejdź tutaj, skorzystaj. Ostatni raz promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wartościowa wiedza, która na pewno zmieni twoje życie. Zapraszam do korzystania z promocji. Materiały na temat rozmowy, SMS-y, pisanie do kobiet, to wszystko znajdziesz tutaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!